Zapraszam Państwa na filmy o reinkarnacji poprzednich wcieleń w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Pierwszy film, który teraz Państwu przedstawiam, pani Renata poddana hipnozie reinkarnacyjnej z powodu lęku przed utratą córki, 10-letniej obsesja. Pani Renaty ciągle pilnowanie dziecka, obserwacja w ciągu dnia i nocy, lęk przed chorobą, przeziębieniem, wysoką temperaturą ciała, a nawet w nocy sprawdza, czy dziecko dobrze oddycha. W tym życiu pani Renata jest menadżerem dużej korporacji zagranicznej, pracuje w takim zespole ludzi, którzy mają duży wpływ na innych. W czasie seansu hipnotycznego okazuje się, że pani Renata w poprzednim wcieleniu była młodym lekarzem w obozie koncentracyjnym. Pracowała w zespole doktora Mengele, o którym Państwo wiele słyszeliście. Pani Renata zostaje zlikwidowana przez swój zespół medyczny po zakończeniu swojego projektu, z którym zajmowała się w obozie koncentracyjnym, a konkretnie depopulacją dzieci, no i być może ludności, jak wynika teraz z filmu. Ale jednak pani Renata zakończyła podobnie swoje życie jak inni, czyli została zlikwidowana. W drugiej części filmu przedstawiam panią, która w tym samym obozie koncentracyjnym umiera z głodu i też kończy w komorze gazowej. Celem mojego filmu o reinkarnacji jest przedstawienie losu ludzi polskich, ludzi żydowskich i polskich i innych narodowości, że jesteśmy potrzebni tylko oprawcom do czasu, a tym i tak idziemy do jednego kotła. Kiedy zrobimy zadanie dla nich, zostaje wykonane, to idziemy do jednego kotła. Ten film o reinkarnacji chcę, żeby był dla innych przestrogą ludzi, którzy pomagają psychopatom. Nazywam to też reptylianą, bo uważam, że to nie są ludzie do końca, którzy wywołują wojny, tragedie, cierpienia i zajmują się niszczeniem innych ludzi poprzez uśmiercanie. Zapraszam na te filmy o reinkarnacji z poprzednich wcieleń, żebyście Państwo mieli obraz, jak te rzeczy przebiegają. Zawsze mówię, że trzeba zrozumieć swoją historię życia. Dopóki my nie rozumiemy, czy nie poznamy swojej historii, nie wyciągniemy jej wniosków, tak jest z nią, że ona lubi się powtarzać. Proszę do końca dotrwać. Jeżeli będą opinie, proszę podzielić się z nimi. Pozdrawiam. Dziękuję. Nie przenoszę cię do poprzedniego, ostatniego wcielenia. Twojego wcielenia, którym byłaś w tamtym życiu. Kim jesteś kobietą? Lekarzem. Czyli nie jesteś więźniem? Nie. Nie. Zobacz teraz, co robisz tam, w tym obozie? Co robisz? Chcę pomóc. Personelem jesteś, tak? Ile masz lat? 34. Jesteś młodym lekarzem, tak? Jesteś Niemką? Jakiej narodowości jesteś? Polką. Polką. Pomagasz im w personelu? Tak, bo oni chyba nie wiedzą o tym. Nie wiedzą nawet o tym, że pomagasz. Że jestem Polką. Oni nie wiedzą, że jesteś Polką. Pracujesz dla Niemców. Zobacz, co do twoich obowiązków należy. Ja bym chciała pomóc dzieciom.
Dzieciom. Tam są dzieci, tak? Dzieciom chcesz pomagać. Zajmujesz się tymi dziećmi? Ale nie w taki sposób, w jaki bym chciała. A co robisz tym dzieciom? Robisz im krzywdę. Robisz im krzywdę i masz świadomość tego, że robisz im krzywdę? Tak. Kto ci każe tą krzywdę robić? Po to tam jestem. Po to jesteś tam. Ale też chcę im pomóc, tyle ile mogę. Pomagasz innym. Krzywdę robisz. Dajesz szczepionki dzieciom? Tak. Też dajesz szczepionki. Na co dajesz szczepionki? Masz świadomość? Żeby sprawdzić, co przeżyją, co ich organizmy są w stanie przeżyć. Ile znieść. Teraz przywołuję obraz twojego obecnego partnera, Roberta. Czy czujesz związek karmiczny z tym? Tak, bo mam wrażenie, że też jestem jego matką tam i on jest malutki. Aha, to... Ja stoję i trzymam go za rękę. To tak jakby była tym lekarzem i też matką, która tam z nim jest. Czy jesteś rodzoną matką? Tak, jego. Jak on tam trafił? Ze mną, bo jest malutki. Ach, trafił z tobą, tak. Czyli był zabrany, tak? Jesteś więźniem. Tak. I jesteś więźniem, która była lekarzem. I jest wśród tych dzieci? Jest. Twój syn? Za rękę go trzymam. Czy chcesz mu krzywdę zrobić? Nie. Nie. Nie zrobisz innym krzywdy, a innym robisz krzywdę. Skąd ciebie zabrali do obozu? Skąd ciebie zabrali? Z domu. Z domu. Opisz mi ten swój dom, jak twój dom wygląda. Jak dom wygląda twój? To jest mieszkanie. Chyba jest dobrze. Bo jest co jeść, ten dom jest czysty. Męża masz? Gdzie mąż? Nie widzę go teraz. Gdzie mąż? Chyba jest w pracy. Jest redaktorem. Kim jest? Redaktorem. Redaktorem mąż jest. Jest w pracy. Zabierają. Czy jesteś Żydówką? Nie. Mąż jest Żydem? Chyba tak. Zabierają. Masz ojca, matkę, rodzinę? Gdzie oni są? Nie widzę ich w ogóle. Nie ma. Wracamy do obozu. Co ci każą robić z tym dzieciom? Badania. Badania. Żeby wstrzykiwać tym dzieciom różne rzeczy i patrzeć, jak na to reagują, jak przeżywają. Czym są te organizmy? Umierają przy tobie dzieci. Nie chcę tego widzieć. Ale widzisz. Jak reagujesz, kiedy umierają przy tobie? Jest mi zimno. Zobacz te dzieci, co z tymi ciałami robicie. Ja nie chcę tego widzieć i oni to wszystko zabierają tak, żebym ja nie uczestniczyła w tym do końca. Ja nie chcę widzieć i wiedzieć, co jest dalej. Po prostu robię to, co potrzeba. Jesteś młodym lekarzem. Kto tobą kieruje? Niemiec? Tak, mężczyzna. Jaki on jest? Jest przystojny, zimny, ale chyba z drugiej strony... Tak. Jest dla mnie pobłażliwy. Dobrze, zwróć uwagę na swojego synka.
Czy czujesz tę energię tego dziecka, którego tam masz? Czy to jest energia obecnego twojego partnera, z którym jesteś, twojego męża? Czy czujesz tę samą energię duszy? Czy jest podobny? Czy jest ta dusza, to jest ta? Jest podobny, bo go strasznie kocha. Czuję, że kochasz. Oddałabyś wszystko za niego. Tak. Co chcesz oddać za niego, żeby on przeżył? Żeby był szczęśliwy. Ale tam nie może być szczęśliwy. Zobacz teraz, czy przeżyliście do końca wojnę? Zobacz siebie. Czy jesteś do końca tam? On przeżył, ja nie. On przeżył? Tak. Przeżył. A ty w którym momencie odchodzisz do góry? Ile masz lat, kiedy umierasz? 37. Ile? 37. Młodo odchodzisz. Co się stało, że tak młodo odchodzisz? Przestałam być już potrzebna. Użyteczna. Użyteczna, użyteczna, tak? Tak. Czy oni ciebie likwidują? Tak. W jaki sposób likwidują? Tak jak wszystkich. Czym? Spalone. Spalone ciało? Tak. Do komory? Tak. Mam teraz gorzko w ustach. Co masz? Gorzko w ustach. Czujesz ten smród tego gazu? Tylko, że teraz ja wtedy tego nie czułam, bo już chyba nie żyłam. Pakują do komory z wszystkimi więźniarkami? Nie. Jak to robią? Tylko tym, którzy się im przeciwstawili. Nie ze wszystkimi. Złapali cię, że jesteś, przeciwstawiasz się tak. Im rozkazom, im poleceniom. Tak. Nie podoba im się to. Mniej nas tam jest. Nie wykonujesz ich poleceń w zabijaniu dzieci? Zobacz, jak cię uśmiercają, to ważne. Dostaję jakiś zastrzyk w lewą żyłę, siedzę na fotelu. Dostaję zastrzyk? Zastrzyk w lewą rękę, w żyłę. Na fotelu siedzę w tym samym gabinecie, w którym ja przyjmowałam dzieci. Tu wiązałaś dzieci, tam oni, teraz sama siedzisz. Tak. Kto daje ten zastrzyk? Jakaś kobieta młoda. Aha. Czy wiesz, co będzie teraz? Kiedy dostajesz zastrzyk? Czy masz świadomość tego, że umierasz? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale uwiązana jesteś do fotela. Nie. Nie. Tak, dajesz sobie sama tak. Dać zastrzyk? Co mówią? Po co ten zastrzyk? Że to wszystkim dają coś, że to jakaś szczepionka. Przeciwko jakiemuś brudowi, syfowi, żeby się nie zarażać. Dają ci zastrzyk jako szczepionkę. Tak. Popatrz, jak odchodzisz z tego fotela chyba. Patrz z góry na wszystko, co zostaje na dole. Zobacz na swoje ciało. Co robią z ciałem? Ona woła mężczyzn, żeby mnie zabrali. Mężczyźni przychodzą i zabierają. Tak. Twoje ciało. Gdzie, co z nim robią? Zabierają je w jakimś wózku. Wiozą do tamtego miejsca. Przed spaleniem. Tylko tam nie jest dużo tych ciał. Dużo tych ciał? Nie jest dużo. Zobacz, twoja dusza nad ciałem do góry. Odejdziesz do góry teraz? Do światła? Chcesz odejść? Wszystkich zbawić. Zobacz twoje dziecko, które zostało na dole.
ma 14 lat. Jest o! Dzielny. Dzielny jest. Czy już wtedy możesz odejść, kiedy ma 14 lat? Tak, chyba tak. Jest w jakimś gospodarstwie z ludźmi. Aha. Tam jest taka stodoła. Jest wszystko już dobrze. W gospodarstwie 14 lat. Pracuje tam? Tak. To jest po wojnie już? Tak. Ile ma lat, kiedy umierasz? Ile twoje dziecko ma lat? Wtedy, kiedy odchodzisz do góry, ile dziecko ma lat? 4 chyba. Kogo spotykasz u góry? Mojego męża. Kogo? Mojego męża. Z poprzedniego życia? Tak. A zobacz te dusze, które odchodzą z tego obozu, jak idą czwórkami do nieba. Dużo dusz odchodzi od ziemi, tak? Krzyczą. Co jest? Krzyczą. Krzyczą. Te dusze cierpią? Tak. Czy odchodzą do góry, czy jeszcze zostają przy ziemi? Cały czas są tutaj, trochę tylko nad ziemią. Czyli te dusze z poprzedniego życia, jak twoja, zostało dużo przy ziemi? Tak. Potrzebują modlitwy? Tak. Twoja dusza pozostała przy ziemi do 14 roku życia twojego syna, tak? Tak. I już wtedy odchodzisz sama? Tak. Bo już jest dobrze, już da sobie radę. Wiesz, że da sobie radę? On da. Mój syn. Zobacz w tym życiu, kiedy spotykasz swojego obecnego męża, czy czujesz, to jest dusza tego chłopca? Czy podobna? Chyba tak, ale jest też coś, co powinno być dziewczęce. Co powinno być? Dziewczęce, kobiece. Jest coś, co jeszcze jest. Coś jeszcze jest. Co powinno być? Dziewczynką. Dziewczynką. Czy czujesz, że w poprzednim wcieleniu miałaś dziewczynkę? Powinno być dwoje dzieci. Powinno być dwoje dzieci. Ty możesz odszukać w świecie astralnym drugie swoje dziecko. Czy obecna twoja córeczka jest, czujesz ją? W swoich poprzednich wcieleniach? Nie. Nie. Odszukaj teraz duszy z poprzedniego, które było na dole. Co z tą duszą? Moja siostra. Co jest? Moja siostra. A siostra twoja z poprzedniego wcielenia, tak? Twoja siostra. Spotkałaś ją w obecnym życiu? Czy spotkałaś tą istotę? Nie. W tamtym życiu rozstaliście się? Tak. To nie jest siostra z obecnego życia, tylko poprzedniego. Ona chyba moim dzieckiem była, tą córką, tą dziewczynką. Czy spotkałaś tą duszę w obecnym życiu już? Tą siostrę z poprzedniego wcielenia? Nie. Dobrze, zostaw to, idź do góry. Zostaw to, idź do góry, już nieważne. Zobacz teraz u góry. Masz wiele możliwości. Odnaleźć siebie. Zobacz teraz. Ta energia tego obecnego męża, twojego partnera, kim była w poprzednich wcieleniach? Był moim synem i mężem. Był twoim synem i mężem. Zobacz, w którym wcieleniu był twoim synem. Wróć teraz. Teraz w tym ostatnim, a w przedostatnim był moim mężem. Wróć teraz na te śnieżne, zimne czasy. Zobacz siebie w tamtym wcieleniu. Czy on był w tym czasie mężem twoim, ta dusza? W jakim okresie był twoim mężem, w którym wcieleniu? 1700 któryś, 1800. W jakim kraju żyliście?
W Ameryce. Ameryce. 1700. Zobacz ten mąż. Ten, co obecnie również jest mężem. Zobacz tamte uczucie. Bardzo się kochamy. Jesteśmy zamożni. Zamożni jesteście. Kim on jest? Kimś ważnym. Jest kimś istotnym. Jesteśmy gdzieś na jakimś przyjęciu. Ja jestem przy nim. Tylko on jest taki, że ja jestem jego tylko ozdobą. Mm-hmm. A chcę więcej. Ja chcę więcej. Chcę być więcej. Jesteś jego ramką. Ozdobą. Tylko. Czym on się zajmuje? To jest coś związanego z ropą. Ropą. Ci wszyscy ludzie mają strasznie duże pieniądze. A swój dom zobacz. Jest piękny i jasny. Masz dzieci? Tak. Chłopczyka i dziewczynka. Ile masz dzieci? Dwoje. Ten dom, jaki twój jest? Jest cudowny, biały i te moje dzieci tam są. Mają nianie. I jak wracam, to się strasznie cieszą. To bliźniaki. I że twoja dusza się raduje. Czy jesteś uległa, podporządkowana swojemu mężowi? Tak. On decyduje o tobie. O wszystkim. Czy skrzywdził cię w tamtym życiu? Zawsze to robi tak, żeby nie było widać. Zawsze wszystko jest moją winą. Potrafi zrobić wszystko tak, żeby nikt nie pomyślał, że to jest coś z jego winy. A ja mu w tym pomagam. Zawsze wszystko tłumaczę. Zobacz tego. Dlaczego w tym życiu masz spłacać jego długi? W tym życiu masz jego pilnować, kupować. Dlaczego? Co jemu dłużna jesteś? Zrobiłam mu jakąś krzywdę, ale nie wiem jaką. Zabiłam, ale nie wiem. Nie widzę tego dobrze, nie widzę tego dokładnie, tylko wiem, że zrobiłam mu jakąś krzywdę. Zobacz te dwoje dzieci. Zobacz, jak umierasz w tamtym wcieleniu. Popatrz z góry na to wszystko, co zostaje na dole. Jak umierasz? Co jest przyczyną śmierci? Chyba jakaś choroba. Oni są już duzi. Są szczęśliwi. Dzieci już są duże, tak? Mhm. Są szczęśliwe. Ile masz lat, kiedy umierasz? 57. Czy w tym życiu chcesz spłacać długi za poprzednie wcielenie? No? Zawsze chciałam, tylko dobrze. Dzieci zostają. Już możesz odejść do góry, do światła. Mąż zostaje na dole? Tak. Odchodzisz. Tęskno ci do dzieci? Nie. Do domu? Nie, ja tam, gdzie idę, jest dobrze. Chcesz iść do światła? Tak. To idź do światła. Zostań u góry. Otocz się światłem. Pozostań teraz tam u góry. Odpoczywaj. Śnij. Witam Państwa. Tak jak na moim każdym spotkaniu z Państwem, którzy oglądają moje
filmy z serii Terapie Ukryte na temat reinkarnacji, uwolnień duchowych. Dzisiaj zapraszam na ciekawy film reinkarnacyjny, obóz koncentracyjny. Ten film został nagrany w trakcie odbywającego już seansu. Także w początku nie mam tego seansu, ale zauważyliśmy, że w czasie nagrania wychodzą emocje z osoby, która była poddana seansowi hipnozy z powodu lęku, strachu, zagrożenia, jakiegoś poczucia niebezpieczeństwa, nawet stanu depresji. Była to Maria, która jest prawnikiem, nawet sądowym prawnikiem, i poddana terapii opisywała siebie w poprzednim wcieleniu, w poprzednim życiu. Początek był niewinny, wracaliśmy w regresji wieku do dzieciństwa, szukając przyczyny powstania tych lęków, lęku przed ludźmi, lęku przed urzędnikami, lęku przed policją, żandarmerią, i tego nie można było odnaleźć. Zawsze bała się od dzieciństwa. No tak to też bywa. Uważamy, że to naturalne. Ale jednak doszukujemy się dziś głębiej prawdy w tak zwanych poprzednich wcieleniach. I w tym przypadku pani Maria widzi siebie w obozie koncentracyjnym w czasie wojny, gdzie jest małą dziewczynką, jak opisuje, 7, może 8 lat ma, może mniej więcej. Jest zabrana do tego obozu razem z bratem, który dziś ginie po drodze, zostaje rozdzielony, i ona w tym tłumie też się gubi. Jest z matką. Później trafia do oddzielnego jakby baraku, gdzie z kobietami jest i na pryczy siedzi, płacze. Więźniarki ją uspokajają, żeby nie płakała głośno, ponieważ denerwuje to żandarmów czy kapo. Nadzór się denerwuje, kiedy dzieci płaczą. Więc te opisy robią duże wrażenie na tym. Tym bardziej, że ta osoba weszła tak w głęboki trans, gdzie potrzebowała jeszcze raz to przeżyć już z perspektywy dorosłej osoby w obecnym życiu, po to, żeby wyzwolić się z tych lęków. Pani Maria, lat 55 prawie, poprzednie wcielenie. Opis lęku, strachu, zagrożeniem, które przeniósł się na obecne życie, jest tak żywy, że jakby to dzisiaj było wszystko. Zachęcam Państwa do oglądnięcia tego materiału do końca. Moje seansy bywają niektóre długie, ten jest 20-minutowy. Zapraszam, żeby przetrwaliście Państwo, ponieważ on ma dopiero jakiś sens, kiedy oglądnie się w całości. I tutaj będziecie przeżywali Państwo z panią Marią te wszystkie przejścia, które ona opisuje jako 55-letnia kobieta w obecnym życiu. Jak widać, że te poprzednie wcielenia żywo są u nas zapisane, tak jakby to odbywało się tu i teraz. Do usłyszenia w środkowej części filmu, gdzie ponownie z Państwem się spotkam. Dziękuję. Gdzie jesteś? Jakieś ubrania w paski widzę. Paski. Chustki na głowach kobiet. Tak. Czego się boję? Krzyczą na nas. Krzyczą? Kto krzyczy? Biją nas pejczami. Przewróciłam się. Zostawili mnie. Ktoś podszedł, podniósł mnie. Nie mogę oddychać. Każę biec. Szybko, 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 szybko. I szybciej. Szybciej. Ja już nie mam siły mieć szybciej. Ale już nie mam siły. Ile masz lat? Ja już nie mam siły. Dobrze, zobacz, gdzie was prowadzą. Tam, gdzie już jesteś, przeskocz to. Przejdź już tam. Gdzie was zostawiają? Stawiają nas przed... Tak? Przed barakami.
baraki, tak? Tak. Jak ci ludzie wyglądają, kto was goni? Jak oni? Tak. Czym są ubrani? To są Niemcy. Tak. Ale są też i Polacy. Wśród nich są też Polacy, tak. Popychają nas. Każą nam szukać miejsca. Co każą szukać? Szukać miejsca. Gdzie miejsca? Na prycza, ja nie mogę tam wejść. Tam jest za wysoko dla mnie. Ktoś mnie podsadza. Popycha. Co się? Tam jest ciemno. Boisz się? Boję się. Szukam sobie miejsca. To jest obóz, tak? Tak. Ile masz lat? Ile lat masz? 2-letnim dzieckiem. Może mam 7, może 8, może 6 lat. Co z wami robią oni? Żebro. Ciężko mi jest oddychać. Boli mnie. Ciężko mi jest oddychać. Ponownie witam Państwa. Jak zapowiadałem, będzie dużo emocji, płaczu, bólu. Tak jak dziecko małe przeżywa, 7-8-letnie. I tak jakby obecnie przeżywa, tak jak obecnie w niej pojawia się tamto wcielenie i tamto wewnętrzne dziecko. Jak widać, że jednak poprzez pryzmat nawet poprzednich wcieleń nasze przeżycia nie odchodzą tak, jak sobie myślimy. Jednak tamto życie ma wpływ na nasze zachowanie obecnego życia. Dochodzę tutaj do momentu, kiedy osoba zaczyna opisywać, jak wygląda obóz. Dlatego już teraz chciałbym Państwu zapowiedzieć, po co my robimy ten seans. Po co robimy, żeby ta osoba opisała wszystko, co widzi, żeby przypomniała sobie, jak wygląda obóz, jak wyglądają Niemcy, jak ona śpi na pryczy, jak uspokajają kobiety inne, czuje płacz, ból brzucha. Wszystko przeżywa tak dokładnie, plastycznie. Czyli nasze wspomnienia z poprzedniego życia żyją w nas. Teraz proszę dalej wsłuchać się w te relacje i na Państwo przyjmiecie swoje zdanie na ten temat, gdzie odpowiecie sobie na pytanie, sens naszego życia. Po co żyjemy tutaj? Dlaczego te rzeczy doświadczamy, cierpimy? Nasza podświadomość wszystko przyjmuje pokornie. To, co nasz umysł świadomy stworzy. To, co nam to życie świadome daje tu, w świecie zewnętrznym. To przenosi się wszystko na cierpienie i ból naszej duszy, które przenosi się w postaci chorób, strachu. Traumatyczne przeżycia mają na stan nie tylko psychiczny w obecnym życiu, ale na stan i fizyczny zdrowia. No, takie życie, jak mówią niektórzy, czy można go zmienić? Raczej można uświadomić swój problem. Do usłyszenia jeszcze raz pod koniec filmu. Jak on wygląda? Tam jest dużo kobiet. Też jest dużo
chodzić. Och, boli mnie brzuch. Och. Och, boli. Och. To co się dalej z tego? Jak ci Niemcy wyglądają, chcę ich widzieć. Jak ci Niemcy wyglądają? Och. Ale mają długie płaszcze. Długie zielone płaszcze. I są z psami. Moje oficerki na nogach. Och, boli brzuch. A jeszcze kają psy. I kąsają nas te psy. Och. Łyse głowy kobiet. Golą. Och, krzyczą. Och. Kąsają. I popychają. Popychają nas. I dzieci małe. Idziemy razem. Dużo dzieci. Dużo dzieci. Krzyk dzieci. Kobiety ciemlące dzieci. Ej, krzyk mało. Mamo. Mamo. Jest mama. Twoja. Mamo. Co robią z tobą? Ach. To boli. A nie mogę oddychać. Muszę nie mogę oddychać. Boli mnie brzuch. Nie dobrze. Jak umierasz w tym? Zobacz. Dłużej. Tam jest mnóstwo dymu. Dym. Dym. Gdzie jesteś teraz? Gdzie się gdzie Gdzie jesteś? Gdzie się bierze? Tak, to umarł sam. Zobacz się w już z góry. Zobacz swoje ciało. Gdzie on jest? W komorze? Tak. Do komory ich wrzucili. Tak, to wszystko popadło. Zobacz teraz na swoje ciało. Thank you.
mówić, patrz na ciało z góry swoje. Opisz mi tych ludzi w komorze teraz góry, patrz na to było tamto twoje życie, spokojnie. Patrz na niego z góry już teraz. Tamto życie. Popatrz na niego z góry. Czujesz, jak dusza wychodzi już z ciała? Z nas duszą. Co z góry widzisz, opisz mi? Tak. To jest dużo, jest nas dużo. Leżymy jedni na drugich. Jest duży wiatrak na ścianie. Wiatrak. I poprzez to wprowadza powietrze z dużo dymu. Szaro jest w tej komorze jest szaro. Wszystkie ciała leżą bezwiednie. Cisza panuje w środku. Ten wiatrak cały czas pracuje. Straszna cisza. Już nie ma jeńków. Jest ogromna cisza. Patrz z góry na to wszystko. Twoje ciało idzie do góry, do światła. Idź do światła. Idź do światła. Do światła. Patrz z góry wszystko, jak to, co widzisz na dole. Gdzie jest brat? Mama? Żyją jeszcze? Czy też dusze poszły już do światła? Nie widzę ich. Nie ma ich. Nie ma ich. Może twoja dusza ich odnajdzie? Sprawdź z góry. Z góry wszystko wiadomo. Nie widzę ich. Zobacz, czy odchodzisz do światła. Nie, jestem cały czas tam. Wyjdź stamtąd. Jest cały czas, pracuje wiatrak, cały czas pracuje wiatrak. Twoja dusza przerażona, zobacz ile dusz jest koło ciebie. Te dusze, które są koło ciebie. Tych ciał to wychodziły już dusze. Cały czas wiatrak pracuje i cały czas jestem. Gdzie jesteś, gdzie twoje ciało? Jestem cały czas tam w tej komorze. Ja stamtąd nie mogę wyjść. Ten wiatrak, cały czas pracuje ten wiatrak. Zobacz, ile dusz już odeszło stamtąd, tam, w tym miejscu, całe wszystkie dusze, które umierały w tym miejscu. Pójdziesz do światła? Szalne jest z góry. Idziemy do światła. Zostaw tamto życie, iść do światła, do Boga. Doszliśmy do końca. Na pewno osoby bardziej wrażliwe mogły nie dotrwać do końca, słuchając płaczu tej kobiety. Przypominam, jest to kobieta, 55 lat, Pani Maria. Seans przeprowadziłem w 2009 roku. Pod koniec widzicie Państwo, jak ona widzi siebie w komorze już gazowej. Trudno było mi ją wybudzić, wyprowadzić z tego stanu, bo musiała to jeszcze raz przeżyć. Widzieć siebie z góry. Chciałem odrywać od ciała, żeby ona siebie widziała z góry, ale widać, że po zagazowaniu tych ciał ona jeszcze nie oderwała się od ciała, bo miała świadomości swojej śmierci i tego, co istnieje po drugiej stronie życia. Tak bardzo ważne wiedzieć o tym,
gdzie po śmierci mamy iść, żeby odejść do światła. A jednak silna wola tego żyć dziecka była, żeby żyć, przeżyć. Trudno było jej opuścić ciało, a naszym zadaniem jest pomóc, żeby odeszła do światła i poczuła to błogie uczucie ciepła, światła, radości, boskiej miłości i uczucia spokoju. Gdzie to wszystko zostaje na dole, to straszne piekło, o którym mówimy, to jest piekło ziemi. Cieszę się, że Państwo dotrwali do końca. Na pewno tutaj mój komentarz jest na tyle oględny z mojego punktu widzenia jako terapeuty, a Państwo macie swoje zdanie na ten temat. Chętnie chciałbym się podzielić tą wiedzą na ten temat. Jeżeli macie Państwo uwagi, komentarze, to proszę napisać, powiedzieć. Każdy komentarz jest dobry, dlatego żeby zrozumieć sens swojego życia, sens tego wszystkiego. Ja też, umieszczając swoje filmy, chcę Państwu przybliżyć losy ludzi, to co w nas siedzi. Nie to co w książkach piszemy, ale to co przeżywamy, odczuwamy w swoim życiu. Tego żaden film nie odzwierciedli. Tego to co przeżywa się tu u mnie w gabinecie. I ja razem z ludźmi przeżywam to. Zapraszam jeszcze Państwa na swoje inne filmy z tego serialu, czyli reinkarnacja, uwolnienia duchowe, egzorcyzmy. Umieszczam na kanale tak zwanym Terapie Ukryte, ponieważ nie są one znane dla nas wszystkich. Zapraszam również na inny panel dyskusyjny, gdzie omawiam różne terapie. Są to fragmenty jedynie. Proszę na tym nie wzorować się, że wszystki, każdy seans tak wygląda i wszyscy wchodzą w taki stan transu. Raczej osoby wchodzą w ten stan, które potrzebują uwolnić coś. Osoby, które tłumią w sobie i lubią tłumić, są nieufne, zamknięte, niedostępne, na pewno tego nie przeżywają. Osoby otwarte, spontaniczne, dojrzałe, czuciowo, duchowo, łatwiej przeżywają i następują te uwolnienia. Wszystkiego dobrego, do następnego spotkania. Andrzej Kaczorowski.